Cześć, witam was w kolejnym nagraniu. Jak widzieliście na początku, moja waga stoi już od kilku dni w miejscu, nic się nie zmienia. Myślałem, że to moje wczorajsze obżarstwo będzie bardziej bolesne w skutkach, że będzie dużo na plusie, a tu się okazuje, że jednak nie. Ta moja technika właśnie tego, żeby nadal trzymać się limitu, bo podziałała, udało się, mimo tego, że zjadłem bardzo duże ilości węglowodanów z tłuszczami, co nie jest wskazane przy odchudzaniu się, jeżeli chcecie mieć szczupłą sylwetkę. Ale tak jak mówią właśnie, nieważne jest to dokładnie co jecie i kiedy jecie, ale po prostu ile się je. Ten limit kaloryczny prawdopodobnie udało mi się zachować, także waga stoi w miejscu, nic się nie zmieniło, czyli to jest na plus. Dzisiaj, szczerze mówiąc, nie wiedziałem za bardzo, o czym wam poopowiadać, bo dzień jest trochę nudnawy, szczerze mówiąc, i nic się nie dzieje. Byłem rano w pracy, nie miałem treningu, cały dzień się odżywiam właściwie. Szczerze mówiąc, posiłki są podobne do tych, co miałem wcześniej, z jedną różnicą, że dzisiaj sobie zrobiłem kaszę gryczaną zamiast brązowego ryżu. Poza tym limit mój dzisiaj jest wykorzystany super. Wszystkie składniki odżywcze praktycznie perfekcyjnie sobie dostarczyłem, także no nie ma bardzo o czym opowiadać i dlatego chciałem wam powiedzieć dzisiaj może o tym, jak powinniście sobie właśnie układać posiłki, czym ja się kieruję, żeby po prostu układać te posiłki i jak powinny być zrobione, żeby były jak najbardziej wartościowe. I jak najlepsze po prostu, żebyście utrzymali szczupłą sylwetkę. Jeżeli więc chcecie mieć szczupłą sylwetkę i jeść jak najbardziej właściwie, to musicie pamiętać o kilku zasadach, które wam zaraz powiem, dotyczących układania posiłków. Po pierwsze, pierwsza zasada to w każdym posiłku staracie się umieszczać jakieś produkty zawierające chude białko. Zaczynajcie zawsze od białka, jeżeli jecie mięso, nie jesteście wegetarianinami, to zacznijcie od jakiejś porcji chudego mięsa. Najlepiej jakieś pierś z kurczaka, pierś z indyka, może to być ryba, jakiś chudy kawałek wieprzowiny, nawet nóżki kurczaka jem bardzo często, tyle że ja jem nóżki kurczaka bez skórki, nie? Starajcie się, jeżeli jecie kurczaka albo indyka albo cokolwiek, starajcie się bez tych tłustych dodatków, bez skóry. Jeżeli na przykład jecie wołowiny, ja jem dużo wołowiny, steków, głównie też jem wołowinę taką mieloną, ale staram się kupować taką z 5% ilością tłuszczu i wy też staracie się wybierać takie właśnie jak najbardziej chude kawałki. To nie musi być tylko mięso, jeżeli nie jecie mięsa, to może być jakiś, nie wiem, nabiał chudy, też jest bogaty w białko, jakieś inne źródła, nie wiem dokładnie, bo ja szczerze mówiąc jem głównie mięso, ale nie wiem, wegetarianie mogą jeść na przykład tofu albo soję, chociaż soja jest bardzo modyfikowana genetycznie, to trzeba też uważać. Za dużo soi nie jest dobrze jeść, szczególnie wegetarianie powinni, nie wiem, zwracać na to uwagę troszeczkę. Ale na pewno są tam duże różne jakieś odpowiedniki bogate w białko, także na pewno coś sobie znajdą. Dużo warzyw też ma dość sporo białka. Na przykład jajka też są bardzo bogate w białko. Tylko oczywiście żółtko ma dużo tłuszczu, to trzeba uważać, bo są dość kaloryczne przez to. Czyli generalnie tak, każdy posiłek powinien się składać w dużej ilości z białka. Najlepiej, jeżeli to by było, nie wiem, około pół talerza. Kolejne, co powinniście dodawać do posiłku, to są jakieś zielone warzywa, jakieś właśnie takie produkty zawierające złożone węglowodany, zawierające dużo błonnika, czyli właśnie jakieś sałatki, dużo jakichś tam warzyw, brokuły, kalafior, sałata, pomidor, papryka, ogórek, bardzo dużo, no przeróżne, wszystkie jakieś liściaste warzywa, takie zielone, one mają bardzo mało kalorii, mają dużo witamin, no i dobrze zapychają po prostu, są mało kaloryczne, te dania wasze będą mniej kaloryczne, no i kolejną, 1/4 talerza powinny stanowić jakieś węglowodany złożone najlepiej, typu brązowy ryż, kasza gryczana, jakieś pełnoziarniste, nie wiem, makarony,
nawet ziemniaki pieczone w całości są w porządku. Oczywiście takie bez dodatku, jakieś tam masła, tłuszczu i innych bajerów. Po prostu takie zwykłe ziemniaki. Słodki ziemniak jest bardzo dobry. Jakieś kasze jaglane, właśnie tego typu, coś co ma właśnie też bardzo dużo błonnika. Najlepiej ma jakieś właśnie pełnoziarniste po prostu dodatki. No i całe takie danie możecie uzupełnić jakimiś dobrymi tłuszczami. Na ogół, nie wiem, jakieś oliwki są bardzo dobre do tego, czy na przykład, nie wiem, na sałatkę, czy na warzywa troszeczkę oliwy z oliwek. Możecie dodać ewentualnie jakieś ziarna, orzechy. Zależy z czym tam by dobrze szło. To są wszystko takie dobre właśnie tłuszcze, które będą powodować, że będziecie lepiej nasyceni i wasz organizm będzie lepiej funkcjonował, bo organizm ludzki potrzebuje tłuszczy do prawidłowego funkcjonowania, do zdrowego funkcjonowania i musicie sobie dostarczać. Nie rezygnujcie z tłuszczy, wybierajcie tylko te właściwie. Musicie jeść jak najwięcej tych tłuszczy jednonienasyconych lub wielonienasyconych, zawierających te tłuszcze omega-3, które są bardzo zdrowe i powinny stanowić 90% tłuszczy, które sobie dostarczacie. Unikajcie takich tłuszczy trans, przetworzonych i jedzcie ich jak najmniej po prostu. No i taki posiłek po prostu jest najlepszy po prostu, jeżeli chcecie się najeść, jeżeli chcecie mieć szczupłą sylwetkę. Musicie o tym właśnie pamiętać, że najpierw skupcie się na jakimś źródle białka, później dużo witamin w postaci tych zielonych warzyw. No i jakieś węglowodany dla energii po prostu, żeby ten posiłek był zbilansowany. Możecie jeść głównie, nie wiem, chude białko jakieś z warzywami samymi, jeżeli chcecie zrezygnować z węglowodanów na przykład. Możecie to tak zrobić, zastąpić. Możecie wtedy na przykład dodać więcej tłuszczy, jakieś, nie wiem, chudy ser na przykład do tego, jakiś taki dobry twaróg czy coś innego po prostu, zawierające to duże, dobre tłuszcze. Takie posiłki powinniście jeść jak najczęściej, bo to są idealne posiłki po prostu dla utrzymania szczupłej sylwetki. No i tak powinniście się wzorować po prostu, układając swoje codzienne menu, żeby po prostu takich posiłków było jak najwięcej. Oczywiście, jeżeli nie będziecie w stanie na przykład, nie wiem, zjeść tak konkretnie ze wszystkich składników, no to nic się nie stanie, także no. Starajcie się też przede wszystkim unikać, tak jak ja czasami robiłem, że jecie tłuszcze na przykład z węglowodanami prostymi, na przykład tak jak ja zjadłem zwykły makaron wczoraj, świderki z serem topionym i śmietaną. To jedno z gorszych połączeń. To odradzam stanowczo takie jedzenie. Unikajcie. Jeżeli trafią wam się takie danie, nie wiem, będzie to 10% tego co jecie w ciągu tygodnia, to nie ma problemu. Możecie sobie na to pozwolić od czasu do czasu, szczególnie jeżeli to jest jakieś danie, które uwielbiacie, bo chodzi o to, żeby po prostu, nie wiem, to jedzenie sprawiało wam przyjemność, żebyście się nie męczyli jedząc w ten sposób i jeżeli macie ochotę na takie produkty, no to sobie jedzcie od czasu do czasu, tylko też starajcie się właśnie po jakimś treningu najlepiej, starajcie się także robić, żeby nie przekraczały one waszego dziennego limitu kalorycznego i wasze ciało wam wybaczy, nie będzie przybierać na wadze, będziecie utrzymywać tą szczupłą sylwetkę, brzuch nie będzie wam odstawał, także będzie na pewno w porządku. To były chyba takie najważniejsze wskazówki, które mógłbym wam dać. Ja się tym zawsze kieruję po prostu, jak tworzę swoje dania. To wam pomoże też bardziej i lepiej mnie zrozumieć po prostu, dlaczego ja jem tak, a nie inaczej akurat. Jeżeli patrzycie na przykład na moje dania, które opisuję zawsze pod każdym wideo, no to zobaczycie, że praktycznie w każdym posiłku mam jakieś źródło białka. Jeżeli, nie wiem, jest dużo węglowodanów, tak jak na przykład w owsiance, mam głównie płatki owsiane, jakieś owoce w postaci, nie wiem, banana, ziarna, które dostarczają tłuszcze, no to ja sobie zawsze do tego dosypuję odżywkę białkową, bo no wtedy po prostu uzupełniam białko w tym daniu i powoduje, że jest tego białka bardzo dużo. Nie wiem, jak ktoś lubi, to może sobie, nie wiem, jajka do tego dać, chociaż tak nie pasują trochę. A jak sobie odżywkę wrzucę, ja na przykład taką odżywkę bezsmakową wrzucam, że mamy smak tego rozgniecionego banana w tej owsiance, ale jeżeli wy na przykład, nie wiem, jakąś odżywkę truskawkową czy jakąś lubicie, to możecie wrzucić do owsianki, wtedy na przykład nie potrzebujecie owoców.
będziecie mieć na przykład, to nie wiem, owsianko o smaku truskawkowym, bardzo super jedzenie. I na pewno będzie Wam się przyjemniej jadło niż taką zwykłą owsiankę, bo no nie każdemu może smakować, no. Ja Wam powiem, że jak byłem młodszy, jak słyszałem owsianka, to odrzucało mnie, jak nie znałem, nigdy nie próbowałem, to myślałem, że to jest coś okropnego, a odkąd zacząłem czytać po prostu o tym, jak super jest owsianka, to po prostu jem ją codziennie, bo nie dość, że mi zaczęła smakować i mi smakuje niesamowicie, no to jeszcze po prostu wiem, że te wszystkie jej właściwości to są tak super, że po prostu jest to jedno z lepszych dań, nie wiem, w pierwszej piątce moich dań na odchudzanie się, na utrzymanie płaskiego brzucha. Także jeżeli możecie i chcecie się przekonać do owsianki, to bardzo polecam, bo no nie znajdziecie dużo więcej lepszych produktów od płatków owsianych, które możecie jeść po prostu będąc na redukcji lub w trakcie pozbywania się brzuszka. Także zapraszam do gotowania owsianki i kto jeszcze nie próbował, to niech jutro spróbuje. A na dzisiaj to już będzie tyle. Dzięki bardzo. Nie będę przynudzał. Mam nadzieję, że znowu się dowiedzieliście coś ciekawego. Zachęcam do komentowania. Jeżeli ktoś ma jakieś uprzedzenia do owsianki i się do niej przekona, proszę dajcie znać pod nagraniem, w opisach, w komentarzach. Z chęcią bym posłuchał Waszych opinii na temat owsianki. Trochę to brzmi dziwnie, ale tak jest. No i widzimy się jutro, łapki w górę i kto jak się jeszcze nie zapisał, proszę się zapisywać do kanału, subskrybować, żeby nie przegapić nagrań i widzimy się następnym razem. Na razie.